No to jedziemy. 5 na 5 we Vroom TV. Wygrani kontra przegrani, największe porażki i spektakularne sukcesy. Kto w ostatnich dniach pokazał się z dobrej, a kto z najciemniejszej strony? Na początek przegrani. Na miejscu 5 szefostwo Formuły 1. Rok po roku zrażają do siebie kibiców, co widać po wynikach oglądalności wyścigów królowej motorsportu. W 2014 roku relacje obejrzało na całym świecie 425 milionów widzów. Rok wcześniej 450 milionów widzów, a w 2010 roku było to 500 000 000 widzów. Oj, jak na dłoni widać, czego nie dostrzega Bernie Ecclestone. Formuła stała się nudna. Miejsce czwarte największych przegranych i pozostajemy w padoku Formuły 1. Firma aukcyjna zajmie się sprzedażą aktyw należących do Caterham F1 Team. Będzie to m.in. fabryka, bolidy z roku 2014, podwozia, sprzęt, a także symulator. Licytacja została zaplanowana na marzec i kwiecień. Miejsce trzecie i informacja o tym, że Max Biaggi nie pojawi się na torze wyścigowym. Dwukrotny mistrz World Superbike zaprzeczył, jakoby miał pojawić się w 2015 roku na torze z dziką kartą. To prawdziwy strzał w serce dla kibiców, którzy liczyli na powrót Włocha do wielkiego ścigania. Na drugim stopniu podium największych przegranych Dani Sordo. Hiszpański kierowca złamał dwa żebra wskutek wypadku podczas treningu na rowerze górskim. Z tego powodu nie wystartuje w rozpoczynającym się 12 lutego rajdzie Szwecji. I przed nami miejsce pierwsze, a tutaj jak ja tego nie lubię. Kajetan Kajetanowicz jechał po zwycięstwo w rajdzie Liepaja, a zakończył rywalizację daleko w tyle. Na szczęście udało mu się utrzymać prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. Miejsce piąte, Mats Østberg. Ten pan już po raz czwarty triumfował w Rally Finsko, rajd, który jest zaliczany do mistrzostw Norwegii. Wygra na testowym egzemplarzem DS3 WRC pozwoliła mu również na zrównanie się w statystykach z rekordzistą rajdu, czyli Henningiem Solbergiem. No cóż, ciekawe co pokaże na rajdzie Szwecji. Miejsce czwarte, Ralf Sirmasis. Ten 20-latek za występ na rajdzie Liepaja otrzymał Colin McRae RC Flatout Trophy. Nie tylko popisał się 14 czasem na odcinku kwalifikacyjnym, dzięki czemu przypadła mu czwarta pozycja startowa, ale drugiego dnia notował czasy w ścisłej czołówce klasyfikacji generalnej. Miejsce trzecie, Craig Breen. Cóż, na Janerze mu za bardzo nie poszło, bo pierwszy dzień zakończył w rowie już na pierwszym odcinku. Tutaj jednak sytuacja się odwróciła i wygrał Rally Liepaja z przewagą ponad minuta 40 nad Simem Plangim. Kolejny rajd to jego rodzinna Irlandia. Ciekawe, czy i tutaj nie będzie na niego mocnych. Miejsce drugie, Aleksander Bosak. Zapisał się właśnie na kartach historii polskiego motorsportu, ponieważ jako pierwszy Polak wystartuje w serii GP3, czyli wyścigi towarzyszące Formule 1. A gdzie? W jednym z najbardziej utytułowanych zespołów, Arden International, w którym zresztą jeździły takie gwiazdy jak Heikki Kovalainen, Bruno Senna, Sebastian Buemi czy też Carlos Sainz Jr. Nie pozostaje nam nic innego, jako 10 maja trzymać kciuki za Olka, po pierwszy wyścig w Barcelonie podczas Grand Prix Hiszpanii. I miejsce pierwsze, Subaru Poland Rally Team, czyli Dominik Butwilas i Kamil Heller. Z kilku polskich startujących załóg najlepiej zaprezentowali się podczas drugiej rundy rajdowych Mistrzostw Europy, czyli rajdu Liepaja. Litewsko-polski duet ukończył rywalizację na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej i drugim w kategorii RC2. Ponadto zespół zwyciężył w klasyfikacji zespołowej RC2, a jakby tych sukcesów było za mało, to pilot Kamil Heller został najwyżej sklasyfikowanym Polakiem na mecie rajdu.